bez trafika. Popełnij pokoń, mamy pusty otwieraj. Nic nie mów, bo wszystko co powiesz może być użyte przeciw tobie. Nic nie mów, bo wszystko co powiesz będzie użyte przeciw tobie. Tu Patrycja Pokoko. Rozmawiam z właścicielem telefonu. Witam panie Przemysławie. Mam dla pana ofertę handlową. Gwoli ścisłości. Ta rozmowa jest nagrywana. Pan się na to zgadza? Nie. Wypierdalaj. A oto oferta promocyjna już wcześniej wspomniana. Wylepiemy pana w dupę na 200 zł. Przyślemy fakturę i podaneksowe potwierdzenie zmian w umowie. Znajdą się tam takie oto pozycje. Aktywacja usługi, geopromocja i zawieszenie konta. Nieważne, to tylko wie pan, taka ściema nie ma żadnej aktywacji, a promocja polega na wyjebaniu pana z dość niewielkiej kwoty pieniędzy. Ale proszę pomyśleć, razy milion użytkowników, this is business, this is business. Tak, ale rzeczywiście od umowy, której nie zawarliśmy na żadnym piśmie, może pan odstąpić w terminie 10 dni, bez podania żadnej przyczyny. Musi pan wejść na naszą stronę, orange.pl/pomoc, odnaleźć formularz kontaktowy, zgodzić się na wykorzystanie pańskich danych w celach reklamowych, opisać problem i czekać na odpowiedź. Odmowną raczej, no chyba, że chce pan zapłacić karę za odstąpienie od umowy, które nie zawarliśmy. Ale to drobnostka, panie Przemysławie. Najważniejsze, że od nas w prezencie dostanie pan na telefon naklejkę, za pomocą której będzie pan mógł płacić lub płatniczą kartą. Czyż nie jest to wspaniałe rozwiązanie? Telekomunikacja, chuje! Śpiewaj Piemon Tymański, latką i leś i nic się nie zmieniło. A nie, przepraszam, nazwa firmy się zmieniła. Kolor niebieski na pomarańczowy się zamienił. Ale to kosmetyczny zabieg jedynie. W świecie występuje tylko postęp geometryczny. I oręcz to jeszcze większy chuje niż tańczy. Złodzieje i krętacze. Oręcz to złodzieje i chuje. Jak w Ameryce. Pani różne sprawnika. Ten kolsol. Popatrzę twarz.